Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie, kolejne wydanie Piwnych Okazji. Zaczynamy od Kauflandu, oferta do 19 sierpnia, tutaj Miłosław Niefiltrowany 2,79, Jose z Nepomucena 7,49, piwo na miodzie wielokwiatowym z Jabłonowa 4,39, browar mazurski India Pale Ale 6,59, browar tęczynek Lager za 3,99, jasne pełne z browaru Bytów za 4,19, a także browar zamkowy Cieszyn i podwójne India Pale Ale za 5,99. Całkiem ciekawa selekcja piw w Kauflandzie. To tyle jeśli chodzi o ofertę Kauflandu. My przechodzimy do Intermarché, oferta do 17 sierpnia, Łomża Polskie Ale za 2,99, piwa z serii Miłosław z browaru Fortuna do minus 30%, od 2,99 się zaczynają ceny. Dalej mamy browar Cormoran 1/100, wariant klasyczny i wariant pigwowiec miód za 3,49, a także 4-pak Fortuny, 3 piwa plus 1 gratis, 3,37 za sztukę, warianty owocowe. To tyle jeśli chodzi o Intermarché. Przechodzimy do Aldiego, oferta od 17 do 22 sierpnia, czyli od najbliższego poniedziałku, Revolta El Grey IPA Lemon Zero, bezalkoholowe El Grey IPA z Revolty za 4 złote, od najbliższego poniedziałku w Aldim. My już przechodzimy do Lidla, oferta od 13 do 15 sierpnia, tutaj mamy 3 piwa, po raz kolejny pojawia się Bojan kokosowe w Lidlu w cenie 4 zł 69 groszy. Dalej mamy Ale Browar i Hula Hop White IPA. Bardzo udane White IPA, takim było przynajmniej kiedy poprzednia warka tego piwa pojawiła się w Lidlu, 6,99 za butelkę Hula Hopa i również 6,99 zapłacimy za Cardinal Vermont American IPA z browaru Wrężel. To piwo także po pewnej przerwie wraca do oferty Lidla. Tak to wygląda w tym tygodniu. W ubiegłym tygodniu Piwnych Okazji wyjątkowo nie było, ponieważ przebywałem na urlopowym wyjeździe i nie miałem możliwości przygotować dla Was wydania, ale od tego czwartku Piwne Okazje wracają na swoje właściwe tory. Dziękuję Wam za uwagę, tradycyjnie życzę Wam udanych zakupów i tradycyjnie Was pozdrawiam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!